Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław Zarabki-Zdrój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali w dalszym ciągu temat związany z Eliaszem prorokiem, a to szczególnie Eliasz prorok, Dzień Pana Jom Kippur, czyli ostateczne rozwiązanie sprawy grzechów przez Pana Boga w ostatnim dniu planety Ziemi. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Księga Malachiasza, 3 rozdział. Głównym tematem Pisma Świętego, wokół którego obracają się wszystkie inne tematy w całym Piśmie Świętym, jest plan zbawienia, czyli przywrócenie człowiekowi obrazu Pana Boga, gdyż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Przed każdym z nas, kto rozumie tę myśl przewodnią, otwiera się bezkresne pole badania i studiów, posiada bowiem klucz do skarbca Słowa Bożego. Pismo Święte rozwija tę myśl od pierwszych wersetów aż do ostatnich wersetów Pisma Świętego, od pierwszej iskierki nadziei danej człowiekowi w raju. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Aż do ostatniej zapisanej chwalebnej obietnicy w objawieniu. Będzie w nich tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i patrzeć będą na oblicze Jego, a imię Jego na czołach ich będzie. Bóg chciał, aby z biegiem czasu człowiek coraz bardziej upodabniał się do Niego i odzwierciedlał Jego chwałę. Przez grzech człowiek zszedł z drogi wiodącej do doskonałości i odzwierciedlania obrazu Boga. Bóg był przygotowany na tę ewentualność upadku człowieka w grzech, mając ukryty plan zbawienia. Jak to zapisał apostoł Paweł? I aby na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. List do Efezjan 3:9. Pan Bóg skutecznie realizuje plan zbawienia od pierwszego dnia upadku aż do dnia ostatecznego, czyli stworzenia na nowo nowej ziemi i nowych niebios. Pan Bóg ogłosił wszystkim uroczyście: oto wszystko nowe czynię, bo ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Ten plan został pierw objawiony w symbolach w Starym Testamencie jako system ofiar składany w świątyni jako cień rzeczy przyszłych, aż do chwili złożenia doskonałej ofiary na Golgocie przez Baranka Bożego. Obecnie nie ma jest już symbolów, jest rzeczywistość niebiańska. Ze świątynią niebiańską i arcykapłanem według porządku Melchizedeka.
Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła głosić grzechy. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Od czasów upadku naszych pierwszych rodziców aż do dnia Pana na ziemi toczy się wielki bój między Chrystusem i Jego aniołami, i Jego ludem, a Lucyferem i Jego aniołami. Dlatego też Pismo Święte zaleca nam zbroję Bożą potrzebną do tej walki duchowej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Dzień Pana będzie spektakularnym objawieniem przed całym wszechświatem natury buntu przeciwko Panu Bogu i Jego charakterowi oraz rozpoczęcie na nowo przywrócenia w ludziach obrazu Pana Boga. Ostatecznym celem planu zbawienia nie jest tylko przebaczenie grzechów i usunięcie skutków grzechów, lecz odrodzenie wszystkiego, co zostało skażone przez grzech i doprowadzenie ludzi krok po kroku do pierwotnego stanu przed upadkiem Adama i Ewy. Ponieważ Bóg jest miłością, pragnie, aby ludzie odpowiadali na tę miłość Bożą. Obiecał życie wieczne tym, którzy dobrowolnie docenią Jego miłość i wybiorą posłuszeństwo Jego woli. Tak jak miłość między kobietą a mężczyzną ma pewne zasady, które wyrażone są w przysiędze małżeńskiej. Ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Podobnie jest ze ślubowaniem Panu Bogu, aby trwać w społeczności z Nim i być doskonałym. Proroctwa przeminą, wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowo prorokowanie, lecz miłość nigdy nie ustanie. Tak powiada apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział. Koniecznie należy porzucić swoje grzechy i rozpocząć współpracę z Duchem Świętym w dziele odrodzenia na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg nie bawi się tutaj w gry słowne i nie zbawia z uwagi na wypowiedziane piękne słowa, ale chce, aby człowiek był dojrzałym i żył zgodnie z wypowiadanymi słowami. Tym samym Pan Bóg chce pokazać całemu wszechświatowi rezultaty posłuszeństwa i nieposłuszeństwa Jego woli. Odkupieni to ci, którzy współdziałają z Panem Bogiem, ochoczo wypełniają Jego wolę i rozwijają w sobie postawę ufnej miłości, tym samym Pan Bóg może powierzyć im życie wieczne
i że nigdy nie narażą na ryzyko bezpieczeństwo wszechświata. Prorok Nahum mówi wyraźnie: nie nastanie po raz drugi ucisk. Ostatni prorok posłany przez Pana Boga, działający w mocy i w duchu Eliasza, ma uzmysłowić ludziom, że piękne słowa i piękne deklaracje to za mało, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. To tak, jakby budować swój dom na opoce, na piasku. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły w ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Grzech i odpuszczenie grzechu według Pana Boga. Wskazówki dla grzeszników według Starego Testamentu. W Starym Testamencie każdy człowiek, który popełnił grzech, musiał zrobić konkretne czynności, które doprowadzały go do odpuszczenia tego grzechu. Po pierwsze, Izraelita musiał mieć świadomość popełnienia grzechu zbudowaną na znajomości zakonu mojżeszowego, ustaw i praw ogłaszonych na górze Horeb przez Pana Boga. Dla przykładu napomnienie Jana Chrzciciela. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł go w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego, bo Jan mówił: nie wolno ci jej mieć. Jan Chrzciciel nie powoływał się na przykazanie dekalogu: nie będziesz cudzołożył, lecz powoływał się na księgę kapłańską, gdzie jest zapisane: nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata. Trzecia Mojżeszowa 18:16. To przykazanie i wiele temu podobnych, które nie są ujęte w dekalogu, w dalszym ciągu obowiązuje. I dlatego współczesne chrześcijaństwo, zgodnie ze słowami ostatniego proroka Eliasza, musi znać nie tylko prawo mojżeszowe, lecz także ustawy i sądy ogłoszone przez Pana Boga na górze Horeb. Jedyna zmiana ma dotyczyć zakonu kapłańskiego, gdyż nastąpiła zmiana kapłaństwa. Z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty nastąpiło przejście z kapłaństwa lewickiego na kapłaństwo według porządku Melchizedeka. Doskonałość nie była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, lecz dopiero przez kapłaństwo Melchizedeka, którego arcykapłanem jest sam Jezus Chrystus. Przyprowadzi więc jako swoją ofiarę pokutną dla Pana do wejścia do namiotu zgromadzenia barana ofiary pokutnej. Kapłan dokona za niego przebłagania przez barana ofiary pokutnej przed Panem za jego grzechy, które popełnił. I będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił. Nowe kapłaństwo.
Nowe kapłaństwo według Melchizedeka nastąpiło, gdy wtedy zasłona rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. To jest Ewangelia Marka, 15 rozdział. W momencie śmierci Chrystusa cały system kapłaństwa lewickiego, te baranki, te ofiary, świątynia, przestał obowiązywać. Nastąpiła zmiana kapłaństwa i list do Hebrajczyków 7 podaje, skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Ale wróćmy do Starego Testamentu. Po drugie, Izraelita miał świadomość, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli nie chce zginąć, to musi przyprowadzić zastępcę za siebie. Kiedy umrze za, który umrze za niego, ponosząc odpowiedzialność za jego grzech. Tym zastępcą w Starym Testamencie był baranek. Po trzecie, Izraelita musiał przestrzegać ściśle określonego rytuału, który doprowadzał jego do odpuszczenia grzechu. Wspomnijmy sobie na Kaina i Abla. Dwaj bracia składali ofiary, ale jeden składał ofiarę według tego, co Pan Bóg przykazał, a drugi składał ofiarę według tego, co sobie sam wymyślił. Jaki był rezultat tego wszystkiego? Ano ten, że ofiara Kaina została odrzucona, a ofiara Abla została przyjęta. Dlatego miejmy na uwadze, jak to robimy, aby nasza ofiara zastępcza nie została przypadkiem odrzucona i tym samym grzech nie może być zbawiony, odpuszczony. Izraelita kończył swój rytuał w świątyni, kładąc swoje ręce na głowę baranka, a następnie osobiście zabijał go. Teraz do akcji wkraczał kapłan jako pośrednik w dziele odpuszczenia grzechu. Położy rękę na jej głowie i zarżnie ją przed namiotem zgromadzenia, a synowie Aarona pokropią krwią jej ołtarz dookoła. Trzecia Mojżeszowa, trzeci rozdział. W ten to sposób grzech nie zostanie jeszcze definitywnie rozwiązany. Sprawa grzechu jeszcze jest odłożona. Grzechy te przez krew zabitej ofiary dostały się do świątyni i ją zanieczyściły aż do dnia sądu, kiedy to świątynia była oczyszczona ze wszystkich grzechów w Jom Kippur jeden raz w roku. I tu jest bardzo ciekawa właśnie sytuacja związana z odpuszczeniem grzechu. Ktoś tak sobie może myśleć, że o, wyznałem grzech, już mam spokój. Nie, to nie jest tak, to nie jest taka prosta sprawa. Przebaczenie jest przebaczeniem uwarunkowanym, o czym podaje przypowieść Chrystusa w 18 rozdziale Mateusza. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić rachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.
Wtedy pan ulitował się nad owym sługą i uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedłszy, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i podszewszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katem, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeżeli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Tak więc odpuszczenie, proszenie Boga o odpuszczenie grzechów, to jest jedna sytuacja, ale oczyszczenie z tych grzechów to jest druga sytuacja. I miejmy na uwadze to, że Bóg bada nasze życie. I w tym dniu sądnym, dniu Yom Kippur, naprawdę wiele ludzi się bardzo, bardzo zdziwi. Każdy grzesznik, który przychodził do świątyni, aby oczyścić się z grzechu, zostawiał swoje grzechy w świątyni. Jeżeli byśmy określili grzech jako coś niematerialnego, które wchodzi do człowieka i doprowadza go do śmierci, to jakby jakiś śmiertelny wirus lub śmiertelny jad, który jeśli nie będzie usunięty, to doprowadzi do niechybnej śmierci. W czasach Mojżesza jedynym ratunkiem przed śmiercią z ukąszenia węża był wąż miedziany. A obecnie jedynym ratunkiem przed ukąszeniem węża starodawnego, zwanego szatan, jest wywyższony na krzyżu Golgoty Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest jedyna droga do zbawienia, którą jest Syn Człowieczy, wywyższony Syn Człowieczy. Jedyne miejsce pozbycia się grzechu w Starym Testamencie to świątynia, gdzie grzesznik, baranek i kapłan biorą udział w tym rytuale. Nie ma innego sposobu oczyszczenia z grzechów. Gdy Izraelici przynosili swoje grzechy do świątyni i przy pomocy krwi ten grzech przechodził z grzesznika do świątyni, ta świątynia musi być raz w roku w Starym Testamencie oczyszczona. I to się powtarzało, corocznie ten rytuał się powtarzał. Świątynia miała być oczyszczona corocznie ze wszystkich przyniesionych grzechów. Odbywało się to konkretnego dnia 14 Nisan, według kalendarza księżycowego. Na przykład w roku obecnym, 2023, będzie to 24 i 25 września, a w roku 2024 będzie to 11-12 października.
Do tego dnia Izraelici bardzo się przygotowywali. Już na 10 dni przed tym dniem był okres trąbienia. Czas trąbienia. Pierwszy anioł trąbił. W całym Izraelu słychać było głos trąbienia. Pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia było trąbienie trzy razy. Czwartego dnia, piątego dnia, szóstego dnia, siódmego dnia, ósmego dnia, dziewiątego dnia i dziesiątego dnia było 10 razy trąbienia i cały Izrael był zgromadzony na tę uroczystość. Szczegóły są opisane w III Mojżeszowej, 16 rozdział. A obecnie skoncentrujemy się tylko na tych kulminacyjnych wydarzeniach, które odbywały się w tym dniu. Kulminacyjnym punktem oczyszczenia świątyni ziemskiej ze wszystkich grzechów całego Izraela, które Izraelici popełnili w ciągu całego roku, kapłan brał wszystkie te grzechy i przenosił je na głowę kozła zwanego dla Azazela. Następnie wyznaczony człowiek wypędzał tego kozła na pustynię, aby zabrał z sobą wszystkie grzechy całego Izraela i tam zginął. W tym dniu Izrael jest bez grzechów. Wszyscy cieszą się i radują się. Jak ten rytuał odbywa się w Nowym Testamencie? Wiemy, że Stary Testament, te rytuały świątynne były cieniem rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus. Jest Baranek Boży, tak jak Jan Chrzciciel w czasie chrztu Jezusa powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I Chrystus jest też arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Jak ten rytuał oczyszczenia z grzechów odbywa się w Nowym Testamencie? I obecnie wskazówki dla grzeszników w Nowym Testamencie. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przykazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. 1 Piotra, 1 rozdział 18-19. Takie jest prawo o świątyni. Cały jej obszar. Na szczycie góry wokół ma być świętością nad świętościami. Oto takie jest prawo świątyni. Księga Ezechiela 43:12. Izraeli, raczej grzesznik przychodził do świątyni w duchu i w prawdzie. Mamy czas obecnie ducha i prawdy. Przychodzi w miejsce świętość nad świętościami. Przychodzi w jedynym celu oczyszczenia się z grzechów. Aby te grzechy zostały oczyszczone. I te grzechy nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś dobrymi uczynkami, nie jakieś inni ludzie pomagają. Jedynie Baranek Boży, którym jest Jezus Chrystus.
Odpuszczenie grzechów w Nowym Testamencie jest podobne do Starego Testamentu, tylko że ofiara pokutna to baranek Boży, a kapłaństwo jest według Melchizedeka. Kapłan i ofiara to ta sama osoba, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy. Grzesznik w Nowym Testamencie musi mieć świadomość grzechu. Musi mieć świadomość praw, które Pan Bóg ogłosił, aby je przestrzegać. Świadomość, że zapłata za grzech jest śmierć, lecz dar łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. List do Hebrajczyków 9:22. Grzesznik w Nowym Testamencie, prosząc Pana Boga o odpuszczenie grzechów, powołuje się na śmierć na Golgocie Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. W ten to sposób jego grzechy przechodzą z niego na, jako grzesznika, na Baranka Bożego, który ponosi za nie śmierć, ofiara zastępcza. Grzechy te następnie wchodzą przez arcykapłana do świątyni niebiańskiej i zanieczyszczają ją. Ta świątynia będzie oczyszczona w Dzień Pana, czyli w Dzień Jom Kippur. W tym rytuale oczyszczenia wszechświata z grzechów i grzeszników bierze udział Syn Człowieczy w świątyni niebiańskiej jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Finałowa scena Jom Kippur odbędzie się w Dniu Pana przy udziale wszystkich ludzi żyjących od Adama i Ewy. Cały wszechświat będzie z uwagą obserwował ten ostatni dzień z ziemian. Bóg uroczyście będzie ogłasza zbliżanie się dnia Jom Kippur. I to jest tak, jak było w Starym Testamencie. Mamy 7 trąb ostatecznych, które trąbią i przygotowują nas, którzy słyszymy ten dźwięk trąb, aby być gotowym na dzień sądu. Zatrąbił pierwszy anioł, zatrąbił drugi, zatrąbił trzeci anioł, zatrąbił czwarty anioł, zatrąbił piąty anioł, zatrąbił szósty anioł i w końcu zatrąbił siódmy anioł. I objawienie 11, rozdział 15, wiersz mówi: i zatrąbił siódmy anioł i odezwał się w niebie potężny głos: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi jego. I królować będzie na wieki wieków. To jest koniec tego świata. Wówczas nastąpi oczyszczenie świątyni niebiańskiej przez arcykapłana Jezusa Chrystusa i włożenie wszystkich grzechów, jakie zostały przeniesione do świątyni niebiańskiej dzięki krwi Baranka Bożego, na kozła dla Azazela, którym jest Lucyfer. Lucyfer jako odpowiedzialny za każdy grzech zostanie wrzucony do jeziora ognistego wraz ze swoimi aniołami i wszystkimi ludźmi, których imiona nie były zapisane w Księdze Żywota. To jest druga śmierć. Objawienie 20, rozdział 15, werset mówi jasno. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
Drogi słuchaczu, jeżeli chcesz uniknąć drugiej śmierci w jeziorze ognistym, poświęć się Panu Bogu, żyj w społeczności z Nim i bądź doskonały. Słuchaj dobrych rad ostatniego proroka Eliasza, które pośle Bóg, nim nastanie wielki i straszny dzień Pana. Więc jeszcze dzisiaj padnij na kolana przed Panem Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi i wszystkiego, co na niej jest, i proś Go gorąco o odpuszczenie swoich grzechów, powołując się na śmierć Baranka Bożego na Golgocie. Ślubuj Mu wierność w przestrzeganiu Jego praw, sądów i nakazów. Tak więc historia grzechu kończy się. Historia grzechu skończyła się. Rozpoczyna się nowa era. Nowa era, nowa karta ludzkości. Trwająca wieczność. Szczęście i wesele. Objawienie 19 rozdział mówi o pięknym weselu Baranka, kiedy to ludzkość na nowo powróci do wielkiej rodziny wszechświata, jako ta zgubiona owca, którą przyprowadził sam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Niech was Wszechmogący Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w społeczności z Bogiem i bądźcie doskonali. Amen. Zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejny odcinek, na 10 już odcinek pod tytułem Eliasz Prorok. Konfrontacja z fałszywymi prorokami.